Centrum Miasto Aktywności Gospodarczej. Najważniejsza ze stref, S3 Lubin Zachód, to najatrakcyjniejsza dla inwestorów strefa w Polsce. Położona przy węźle drogi ekspresowej S3, ma powierzchnię niemal 500 hektarów. Jej utworzenie było możliwe dzięki współpracy rządu, samorządowców i spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi. Władze Lubina oraz gminy wiejskiej Lubin uzbroiły teren we wszystkie niezbędne media, by strefa była gotowa dla inwestorów od razu po zakończeniu budowy drogi S3, co oprócz dogodnego położenia sprawia, że to miejsce jest tak atrakcyjne. Wokół strefy zamieszkuje 500 tysięcy osób, spośród których rekrutują się potencjalni pracownicy. System komunikacji publicznej stworzony wspólnie przez samorządy pozwala dotrzeć do pracy w ciągu 30 minut. Osią transportową jest połączenie kolejowe z wyremontowaną linią, pozwalającą na szybkie przewozy osobowe. Uzupełnieniem jest sieć autobusowa, bezpłatna na terenie powiatu lubińskiego. Mieszkańcy Zagłębia Miedziowego to wykwalifikowana i poszukiwana kadra, ceniona w przemyśle od 40 lat. Kolejna ważna strefa rozwoju technologii i przemysłu została utworzona przy lotnisku w Lubinie. Na powierzchni ponad 50 hektarów powstał kompleks służący nowej, dynamicznie rozwijającej się branży dronów. Tu ulokowały się zakłady wytwarzające drony. Istnieje także ośrodek szkolenia operatorów tych urządzeń oraz obszar lotów szkoleniowych i doświadczalnych. Uruchomienie tej strefy było możliwe dzięki zaangażowaniu lubińskiego samorządu oraz dobrej współpracy z Lasami Państwowymi. Miasto zbudowało całą infrastrukturę wraz z drogami dojazdowymi. W pobliżu ulokowano nowy przystanek kolejowy, z którego korzystają pracownicy strefy. Przemysł związany z dronami nie koliduje z lotniskiem, które jest jedynym, oprócz wrocławskiego, portem lotniczym na Dolnym Śląsku. Korzystają z niego głównie samoloty biznesowe. Działa również aeroklub wraz ze szkołą lotniczą. Witam serdecznie, rozumiem, że ja mam rozpocząć. Tak? Boże, panie redaktorze, moje honorowe obowiązki. Dziękuję. I zaszczyt. Ja chciałem przedstawić państwu naszego honorowego gościa i współautora naszej dzisiejszej konferencji, pana premiera Jarosława Gowina, ministra szkolnictwa wyższego i nauki. Chciałem jednocześnie uspokoić moich radnych, że to oczywiście nie istnieje jeszcze, to są po prostu projekty, które chcemy zainteresować z właśnie pana premiera w ramach tych nowych środków unijnych związanych z innowacyjnością i ze szczególnym zainteresowaniem rozwojem stref gospodarczych na terenie Polski. To jest możliwe, naprawdę możliwe, jeśli się poważnie siądzi, poważnie się porozmawia, dlatego że to są projekty, które są łatwe do realizacji, tam nie ma konfliktów. Najważniejsze, najtrudniejsze zawsze jest to, kiedy się okazuje, że budując pewien projekt możemy natrafić na pewne konflikty z interesów, konflikty społeczne, gospodarcze, a nawet i cywilizacyjne, związane z czymś, czego trudno nam często choć przewidzieć. Ja pamiętam taką rozmowę, miałem tutaj delegację paręnaście lat temu samorządowców z Gruzji na czele ministra spraw wewnętrznych i administracji ówczesnej Gruzji, ówczesnego rządu w Gruzji. I oni mnie zapytali, co jest najpoważniejszym trudnością samorządów. Ja mówię, musicie być przygotowani na ciągły konflikt, co nie znaczy, że chodzi o to, że wy prowadzicie wojnę, tylko po prostu rozwiązujecie te wszystkie konflikty, które napotykacie, rozwijając swoje miasta. Jeszcze raz witam serdecznie pana premiera i poproszę o zabranie głosu. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to spotkanie i chcę Państwu powiedzieć, że od 10 lat, już prawie 11, moje życie się tak ułożyło, że największą jego część spędzam w podróży. Jak ktoś mnie pyta, gdzie mieszkam, to mówię, że albo w pociągu, albo w samochodzie. Podróżując po Polsce widzę, jak
Polska się zmienia. Zmienia się na lepsze, ale zmienia się też w sposób bardzo nierównomierny. Wszędzie tam, gdzie dokonuje się coś dobrego, gdzie przyjeżdża się do miasta, miasteczka, do wsi, która widać, że jest zadbana, że się prężnie rozwija, to jest najlepszy dowód, że tam jest dobry samorządowiec. W Polsce prawie wszystko, co pozytywne, ma związek z samorządem. Reforma samorządowa to jest coś, co po 1989 roku udało nam się chyba najlepiej. Teraz samorządy stoją wobec, tak jak cała Polska, wobec nowych wyzwań, pewnych zagrożeń, ale też wielkich szans. I jesteśmy w mieście, które jest symbolem sukcesu. Sukcesu zawdzięczonego w ogromnej mierze właśnie mądrej władzy samorządowej. Te projekty, które widzieliśmy na filmie, o których mówił pan prezydent Raczyński, one znakomicie wpisują się w nową strategię rozwoju Polski, w strategię odpowiedzialnego rozwoju albo potocznie mówiąc w strategię Morawieckiego. Tak nawiasem mówiąc, pan premier Morawiecki bardzo dobrze pamięta i wspomina te czasy, kiedy razem z panem prezydentem Raczyńskim byli radnymi tutaj na Dolnym Śląsku. Istotą tego planu Morawieckiego jest cywilizacyjny skok, przejście polskiej gospodarki, przejście całej Polski z tej fazy średniego rozwoju, z tej pułapki średniego rozwoju, z fazy gospodarki imitacyjnej w fazę gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy, opartej na nowoczesnych technologiach. Jeżeli tutaj w Lubinie, jeżeli w wielu innych miastach Dolnego Śląska i całej Polski z inicjatywy samorządowców powstają takie przedsięwzięcia jak właśnie nowe parki technologiczne, jak nowe strefy ekonomiczne, to chcę jednoznacznie zadeklarować w imieniu rządu, że wszelkie tego typu inicjatywy, tam gdzie będą miały ręce i nogi, a inicjatywy podejmowane przez samorządowców zazwyczaj mają ręce i nogi, co nie zawsze można powiedzieć o inicjatywach podejmowanych przez polityków szczebla centralnego. Otóż tam, gdzie to będzie miało ręce i nogi, tam może liczyć na poparcie rządu. Są ogromne środki inwestycyjne, są ogromne środki na wzrost innowacyjności. Wkrótce, pod koniec czerwca, pan premier Morawiecki pokaże też kolejną odsłonę swojego planu, gdzie wskazane będą już te obszary gospodarki, te branże i konkretne przedsięwzięcia, dzięki którym Polska będzie mogła w tych obszarach stać się jednym z liderów w Europie, a miejmy nadzieję, że w przyszłości na świecie. I myślę, że nieprzypadkowo na tym filmiku widzieliśmy drony. To jest przykład dziedziny, w której naprawdę mamy potencjał zarówno gospodarczy, jak i potencjał naukowo-ekspercki, inżynierski, żeby być liderem. Ja trzymam kciuki za to, żeby efekty tego dzisiejszego konwentu były źródłem inspiracji nie tylko dla samorządowców z Dolnego Śląska, nie tylko dla samorządowców z całego kraju, ale żeby były też źródłem inspiracji dla polityki ogólnopolskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, debata otwierająca, która będzie po pierwszym panelu. Jeszcze raz chciałbym serdecznie powitać pana premiera Gowina. Również naszych szanownych gości z Warszawy. Chciałbym powitać pana Tomasza Wróblewskiego, redaktora naczelnego tygodnika Wprost, który będzie prowadził tą debatę. Pana Cezarego Kazimierczaka, prezesa Związków Pracodawców Polskich. Roberta Raczyńskiego, prezydenta Lubina. Piotra Romana, prezydenta Bolesławca, profesora doktora habilitowanego Mariana Kachniarza, dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego i w zastępstwie Tymoteusza Merdy, który niestety się rozchorował, witam Dariusza Stasiaka, sekretarza gminy Ścinawa. Panie redaktorze, oddaję panu głos. Witam serdecznie, dziękuję. Tu jestem jedyną osobą, która jest z Warszawy i tak naprawdę z Warszawy. I do tej pory myślałem, że miasto rozwija się kręgliście,
Tak? Czy jest taka oś między wiejską a alejami ujazdowskimi i wszyscy w Warszawie kręcą się wokół tej osi i kto jest, wypadnie ten koło najbliższe, temu jest w życiu najlepiej. I wszyscy są mierzeni dystansem właśnie od tego centrum, od tej głównej osi. A kiedy mówimy o samorządach, to tylko wtedy, kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz jedzie do ogólnopolskiego Radia Tok FM i mówi o tym, jak musimy się wszyscy troszczyć o Warszawę. Ja tutaj z dużym zainteresowaniem słuchałem tego drugiego panelu, który był pierwszym i takiego bardzo życzeniowego tonu o tym, jak bardzo byśmy chcieli, żeby samorządy miały większe znaczenie. Przykładów na świecie to jest mnóstwo. Ja dużo czasu spędziłem w Teksasie i w zasadzie dla niektórych Teksas i poszczególne gminy czy kanty kończyły się na granicach tego miasta i więcej ludzi nie obchodziło i nie musiało ich obchodzić. Także jest to mi bliskie sercu. Ale to, co mamy w Polsce, to nie jest tylko kwestia tego, że sobie społeczeństwo, ludzie, politycy nawet nie zdają sprawy, jaką ważną jest to większe rozproszenie władzy, decyzyjność samorządów, tylko że oni po prostu tego nie chcą. To jest pewien system myślowy, zaczynając od systemu wyborczego, kończąc na posiadaniu władzy. I teraz, żeby przejść do bardziej samorządnej Polski, trzeba stworzyć coś, co spowoduje, że tym politykom będzie się to opłacało w Warszawie. Że będzie im zależało na tym, żeby samorządy były silniejsze, nie tylko żeby miały władzę, kiedy trzeba wziąć na siebie koszty rozwijania przedszkoli czy służby zdrowia, ale także podejmowania prawdziwych, realnych decyzji, które nie zawsze będą, które będą czasem odbierały część władzy centralnej. No i dwie rzeczy, które się dzieją w tej chwili, one są ważne bardzo. Jedna to jest, że pojawia się nowa siła polityczna, pojawiła się i jest nowy rząd, który tak naprawdę doszedł do władzy, budując swoją pozycję na obalaniu dawnego establishmentu, czyli mówiąc, że musimy inaczej, sięgnąć po nowych ludzi, sięgnąć po nowe siły, nowe modele, nowe wzorce. No i druga to jest Unia Europejska, nowa transza, która tak naprawdę 70% tych pieniędzy trafia do samorządów i to politycy na pewno dobrze rozumieją, jeżeli tam się znajdą pieniądze. Ja na początek bym chciał prosić pana premiera o dwa słowa, na ile właśnie nowa siła, nowa władza, dopiero pół roku, to te hasła, z którymi wyszła i wystąpiła i do których doszła do władzy, czyli właśnie decentralizacji, odejścia pewnego, nie chcę nazwać tym układem, ale pewnego takiego systemowego trzymania się kurczowo wąskiej grupy władzy, rzeczywiście to postępuje, rzeczywiście będzie postępowało. Proszę Państwa, ja przede wszystkim chcę... Działa. Ja przede wszystkim chcę zaznaczyć, że w tym panelu występuję nie tyle jako wicepremier i reprezentant rządu czy koalicji rządowej, co jako reprezentant mojej własnej partii, a podkreślam to dlatego, że obóz rządowy jest, no, co może w mediach nie widać tak wyraźnie, wewnętrznie pluralistyczny. Mamy cały szereg wspólnych przekonań dotyczących zwłaszcza sfery moralnej, po części sfery gospodarczej. Wspomniałem o planie Morawieckiego, ale są też między nami różnice. Jedna z tych różnic dotyczy właśnie koncepcji ustrojowej państwa, w tym szczególnie roli samorządów. Moja partia zawsze akcentowała, że rola samorządu powinna być zwiększona, kompetencje samorządowców powinny być szersze. No, będę też Państwa, ale to może pod koniec dyskusji, Państwa samorządowców namawiał, żebyście zastanowili się, jak zwiększyć możliwość wpływania na polskie sprawy poprzez udział w polityce już nie tylko lokalnej, ale także polityce ogólnopolskiej. Natomiast ja mam wrażenie, że problem, który pan redaktor Wróblewski poruszył w swoim pytaniu, problem zmiany establishmentu czy odsunięcia od władzy i od wpływów obecnego establishmentu, to nie jest problem tylko Polski.
widać wyraźnie falę zmian w całej Europie. Widać też wyraźnie, że dotychczasowe struktury trzeszczą w szwach. Mam na myśli tę ważną i cenną z polskiego punktu widzenia strukturę, jaką jest Unia Europejska, ale mam też na myśli takie powszechne wśród społeczeństw Europy, wśród narodów Europy przeświadczenie, że klasa polityczna się wyalienowała. Nieprzypadkowo w coraz liczniejszych krajach Europy do głosu dochodzą ugrupowania antysystemowe, ale cechą charakterystyczną tych ugrupowań jest na ogół, może nie w 100%, ale na ogół ich skrajność. To są albo ugrupowania skrajnej prawicy, czy dość skrajnej prawicy, albo ugrupowania skrajnej lewicy. Otóż wydaje mi się, że jedna i druga skrajność jest drogą w ślepą uliczkę. Natomiast równocześnie potrzebna jest taka siła antysystemowa, która byłaby ulokowana w centrum i która podważałaby ten establishment polityczny, podważałaby nieuzasadnione interesy rozmaitych uprzywilejowanych grup niejako od dołu. Tą grupą mogą być samorządowcy wtedy, kiedy uświadomią sobie, kim naprawdę są. A naprawdę samorząd i samorządowcy to jest drzemiący olbrzym. Dlatego, że gdyby samorządowcy weszli na arenę ogólnopolską, to moim zdaniem wprowadziliby na tej arenie rewolucyjne, głębokie przeobrażenia. Ale olbrzym drzemiący, czy może nawet niewierzący w swoją siłę. Jeżeli tutaj, jeżeli przyjąłem zaproszenie pana prezydenta Raczyńskiego, to między innymi dlatego, że chciałbym serdecznie państwa namówić do tego, żebyście uwierzyli w swoją siłę, uwierzyli w to, że to właśnie samorząd może być taką dobrze pojętą siłą antysystemową. Dziękuję serdecznie i to może od razu pytanie do pana prezydenta Raczyńskiego. Ja wspomniałem o tej nowej perspektywie finansowej do 2020 roku. Taka może nie tylko, że jedyna w sobie okazja, ale może i ostatnia okazja, patrząc na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, takiego ogromnego zastrzyku pieniędzy. I oczywiście jak pan rozmawia z władzami centralnymi, to już słyszę takie pomrukiwanie, czy zbyt wiele pieniędzy jednak nie idzie do samorządów i czy one nie zostaną zmarnowane. I to jest też taki moment, żeby prawdopodobnie na bakawie tych pieniędzy pokazać tym wszystkim wątpiącym, jaka tutaj drzemie siła, właśnie ta śmiejąca siła i która tak naprawdę może być przyszłością kraju, bardziej samorządową niż centralną. Nie boi się pan, że te pieniądze, oczywiście pan nie powie, że w pańskim mieście, ale w ogóle samorządowe zostaną zmarnowane, bo mamy dużo takich przykładów, choćby patrząc na zadłużenie niektórych samorządów. Znaczy bezsprzecznie, oczywiście są takie przykłady i będą takie przykłady, dlatego że pieniądz publiczny niestety jest pieniądzem tanim, a dlatego że on wymaga wyłącznie koneksji politycznych, częstokroć jeśli chodzi o otrzymanie tych pieniędzy i w związku z czym te koneksje powodują, że ten pieniądz staje się tani dla części grup, żeby było jasne. Natomiast oczywiście możemy rozmawiać o takiej sytuacji, że skoro uznajemy, że jest to okres ostatni tak naprawdę poważnych pieniędzy, to umówmy sobie, że najważniejsze tak naprawdę dla nas są miejsca pracy, tak? W związku z czym jeśli się skoncentrujemy wyłącznie na budowie stref, wyłącznie na budowie układu komunikacyjnego, a skończymy z tym dziwnym ciągłymi szkoleniami, które się odbywały przez ostatnie 5-10 lat, koszmar zresztą tak naprawdę i dla przedsiębiorców i koszmar dla samorządowców, bo do nas to nie jest tak, że do nas nie wyzwaniano szukając kolejnej setki do przeszkolenia na kamerę, tak? To też do nas to trafiało, nie? W związku z czym ja się ciągle broniłem przed tym i udało mi się jakoś obronić przed tymi środkami takimi unijnymi czy miękkimi projektami.
w rzeczywistości tutaj do nas te pieniądze nie doszły. Zresztą tak naprawdę niewiele do nas doszło tych pieniędzy, bo jest szczerze, ale jakoś żeśmy sobie radzili przez te lata. Natomiast jeśli skoncentrujemy się pod hasłem praca tak naprawdę i postęp i nowoczesność, wyłącznie w tym segmencie, to myślę, że unikniemy tej sytuacji takiego budowania. My mamy tutaj klasyczny przykład. Ja walczyłem ileś tam lat z propozycją budowy mostu, który nic nie łączy. I on naprawdę został niestety zbudowany, kosztował ponad 100 milionów i on tak naprawdę nic nie łączy, bo zbudowano most, który może pozwolić na transport 50 ton, czyli przejazdu nowoczesnego tira, no ale przejedzie się przez ten most i trafia się na możliwość drogi 9-tonowej. W związku z czym tak naprawdę on nic nie łączy. Bo ciągle powtarzam, tam gdzie nie dojedzie tir, tam nie dojedzie nowoczesność, przedsiębiorstwo ani miejsca pracy tak naprawdę. Taki musi być układ komunikacyjny. W związku z czym oczywiście mówię, błędy będą były, natomiast możemy się skoncentrować na dwóch, trzech projektach. Czasu naprawdę mamy mało, bo jeśli chcemy te środki wykorzystać bądź je wzmocnić wykorzystanie, to mamy może 2-3 lata w rzeczywistości. W związku z czym powinniśmy się wyłącznie skoncentrować na pracy i na nowoczesności, a przestać mówić na temat upiększania miast. Nie? To jest tak, że miasta często były bardzo brzydkie, ale przetrwały przez to, że miały miejsca pracy. Natomiast te, które były piękne, w Amazonii mamy piękne miasta, które pozostały, ale tam miejsc pracy nie ma, w związku z czym te miasta sobie są zarośnięte dżunglami. I są takie przykłady też w Europie. W związku z czym skoncentrujmy się naprawdę na pracy. To wszystko, co umożliwia pracę i wokół tej pracy zaistnienie, te środki naprawdę nie będą zmarnowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pytanie do Czarka Kazimierczaka, bo my tak oczywiście mówimy, że fajnie było, żeby się cała Polska rozwijała równomiernie i żeby więcej pieniędzy szło także dla województw wschodnich, tych najsłabiej rozwiniętych. No ale na koniec wszystkie, i tak jak i Związek Przedsiębiorców ma swoją centralę w Warszawie, wszystkie organizacje przedsiębiorców, wszystkie firmy tak naprawdę, żeby zaistnieć, muszą mieć biura w Warszawie albo stały bilet na pociąg do Warszawy, że ta decyzyjność w dalszym ciągu pozostaje bardzo scentralizowana. Znaczy ja tu się zgadzam z tym, co panowie wcześniej mówili, żeby to zdecentralizować. Akurat związki pracodawców no, muszą być blisko Sejmu i minister, bo ich główne zajęcie związków wszelkich przedsiębiorców i pracodawców to jest lobbying i legislacja. I to jest 80% zajęć związku, więc on musi być jakoś blisko polityki. No są oczywiście też związki takie, no, które pielęgnują jakieś tam wartości dla nich drogie, nie, no, firmy rodzinne na przykład i tam, czy tam inne, ale no te takie tak zwane duże związki, czy to one się zajmują lobbyingiem i legislacją, muszą być. Mi się wydaje, że to bardziej chyba do tego kolejnego poprzedniego panelu. Ja jestem zwolennikiem jeszcze większej, że tak powiem, dania jeszcze większej władzy i to radykalnie więcej samorządom niż one mają w tej chwili. Dopuszczenia też konkurencji pomiędzy nimi takiej otwartej, bo ona jest ukryta w tej chwili, ale otwartej, ale no wszystko co jest za cenę, no za cenę tego, żeby oprócz jednak tego burmistrza czy prezydenta był wybierany skarbnik również z silnym mandatem i sekretarz, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych, gdzie wtedy ta zasada check and balance lepiej działa, natomiast no władzę dać im wielokrotnie większą. Co do funduszy europejskich, no to tu jest problem. No my zajmowaliśmy jako związek stanowisko krytyczne wobec tych nowych pomysłów, które są. I mi się wydaje, że wielu przedsiębiorców z tych nowych funduszy nie będzie chciało korzystać. Mimo wszystko, oprócz tych absurdów z tymi szkoleniami i tak dalej, gdzie niektóre grupy społeczne, jak ktoś był niepełnosprawny, też był ścigany na mieście, to strach było wychodzić z domu. Natomiast znaczna część tych środków była przeznaczana jednak na konkretne rzeczy. Czyli jak kupił pan Zenek tą koparkę, to ją kupił. Tak? Natomiast w tej chwili, z całym szacunkiem tutaj do pana premiera, jak my rozmawiamy z przedsiębiorcami, mówi, że on w ogóle nie rozumie tej transzy, bo oni chcą mu to dać pożyczkę, że to nie jest jakaś ten, oni chcą mu dać pożyczkę i jeszcze w dodatku
naukowców jakichś mu na głowę wsadzić, że on nie wie, do czego oni służą w ogóle. On ma tu prosty projekt, on musi z nimi kolaborować. Różnica w koszcie tego pieniądza jest minimalnie mniejsza, więc ja obawiam się, że z niektórymi funduszami skierowanymi do przedsiębiorców będzie problem, bo przedsiębiorcy nie będą chcieli ich brać. Po prostu, bo ja jak się temu przyglądałem, to ja wolę iść do banku. Procedura jest taka sama jak w banku. Nie mam uczelni na głowie, która mnie będzie prześladować, tak? Chyba wydaje się to prostsze. Ja wiem, że rząd próbuje coś tam robić. Nawet wczoraj się widziałem z panią prezes Klarecką i tam, że ona coś tam próbuje robić, żeby to jakoś było bardziej sexy dla biznesu. Natomiast jak to się skończy, to nie wiem. Natomiast ja bym tego nie fetyszyzował też tych środków europejskich. No, cały czas musimy jednak pamiętać, że one po części pomagają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jest to 3% naszego PKB. Czy dużo, czy mało? Rocznie? Tyle wychodzi. Więc mi się wydaje, że tak jak jechałem tutaj, to tak miałem taką refleksję, że niektóre miasta mają szczęście do tych samorządowców, niektóre nie mają. No cieszę się, że Lubin ma. Ja mieszkam trochę na wsi nad Bugiem, ja niestety nie mam szczęścia do naszego wójta. Za każdym razem jak to było, jak nie dżuma, to cholera. No. To dziękuję. Dziękuję. To ja może już idąc za ciosem, poproszę pana Mariana Kachniarza z tego Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu. Bo to rzeczywiście to już tak się przyjęło od roku chyba, że tak jak to mieliśmy synergię, teraz jest innowacja, która wszystko zastępuje i zakłada się, że władze, samorząd tą innowację nam wszczepią w skórę i to będzie działało, ale czy to faktycznie nie jest, jak mówi Cezary Kazimierczak, że to tak naprawdę biznes powinien czuć potrzebę tej innowacji, mieć na tyle skonstruowany rynek i warunki rozwoju przedsiębiorczości, żeby on sam chciał sięgać po tych naukowców, a nie odwrotnie, żeby mu Unia Europejska czy samorządy tych naukowców przynosiły na tacy? No proszę Państwa, po pierwsze, odpowiadając na to pytanie, a potem jeszcze dwie, trzy rzeczy dotyczące może trochę bliżej tematu naszej dyskusji też. Innowacja i procedury to jest dychotomia. Innowacje bardzo nie lubią procedur. I jeżeli my będziemy chcieli proceduralnie wprowadzić innowacje, to szanse mamy tutaj niewielkie. Jeżeli będziemy narzucać na przykład przedsiębiorcom, że muszą współpracować tak i tak i tak. Są przedsiębiorcy, którzy doskonale wiedzą, jaki mają interes we współpracy z nauką, podejmują kontakty bezpośrednio bądź z instytucjami, bądź z naukowcami. I te kontakty są już wieloletnie. Dla takich przedsiębiorców jest to szansa, ja wierzę, że oni to wykorzystają. Teraz troszeczkę bliżej samorządu. Powiedzmy o innowacji w samym samorządzie, tak? Bo może być coś takiego jak innowacja organizacyjna w samorządzie. No jeżeli będziemy patrzeć na samorząd jako element struktury administracyjnej, tej wykonawczej struktury administracyjnej, i narzucimy na przykład układ organizacyjny wykonywania pewnych usług, no to samorząd nie będzie miał tutaj wiele do powiedzenia, to po pierwsze, a po drugie nie damy szansy na to, żeby powstawały jakieś dobre praktyki, dobre wdrożenia, które potem mogą inspirować pozostałych. I to jest bardzo poważny głos do tego, co uważam, że jest pewnym wyzwaniem, tak, dla samorządu. Czy właśnie odgórnie ustawą powinniśmy ograniczać swobodę organizacyjną samorządu w imię takich samych standardów. Przykładem jest chociażby oświata. Tak? To jest w tej chwili zestandaryzowane, odgórnie narzucone, jak szkoły powinny być prowadzone. Do 70 uczniów ewentualnie można ją przekształcić w jakąś szkołę społeczną. Powyżej 70 uczniów niestety już nie można prowadzić w innej formule, dlatego że były takie innowacyjne samorządy, które na przykład doszły do wniosku, że przecież mogą prowadzić szkołę w formie spółki komunalnej, a nie w formie jednostki budżetowej.
Jeżeli przekształciły to w spółkę komunalną, no to wtedy karta nauczyciela w takiej nowej jednostce nie obowiązywała. I tu bardzo szybko zareagowała administracja rządowa, jakby zamykając tą furtkę, no bo wiadomo by było, że przez tą furtkę mogłoby się wiele wody później przelać. Ale z drugiej strony to jest przykład właśnie takiej innowacyjności, na którą powinniśmy chyba stawiać. I teraz druga rzecz, też dotycząca procedur. Ja jestem akurat przedstawicielem nauk ekonomicznych, które bardzo często są oskarżane o swoisty imperializm, tak? Imperializm ekonomiczny, że ta ekonomia się wszędzie wpycha i uważa, że wszystko jest najważniejsze. To tyle moim zdaniem, żeśmy po tym pierwszym etapie rozwoju samorządów w Polsce mamy do czynienia z imperializmem prawnym. Ten pierwszy etap, który myślę, że dobrze było już powoli zamykać, to przygotowanie i przyzwyczajenie funkcjonowania samorządów w odpowiednich formułach i regułach prawnych. Natomiast wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, w którym ta koncepcja związania prawnego, czyli tylko to, co jest w prawie zapisane, tylko to i nic ponadto, tak, w pewnym stopniu zaczyna nam właśnie uwierać, to znaczy ogranicza po pierwsze tą innowacyjność, po drugie, ona często, to musimy się chyba zgodzić, stoi w sprzeczności z taką racjonalnością gospodarowania. Konkretny przykład. Bardzo prosta rzecz, która mogłaby być szybko zmieniona, ale to jakoś tak długo u nas trwa. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego jest sytuacja taka, że w momencie, kiedy mamy jakąś inwestycję i z racjonalnego punktu widzenia, z ekonomicznego punktu widzenia, dobrze by było tą inwestycję, zakończenie tej inwestycji przenieść na następny rok. Tak? Tutaj typowe środki popowodziowe, tak? Dostajemy te środki popowodziowe, musimy tą drogę wykonać do końca roku, bo to jest dotacja, a dotacja musi być rozliczona wraz z zakończeniem roku budżetowego. Tak? I wtedy i tu się kłóci racjonalność bardzo często z tym związaniem prawnym. Tak? I oczywiście ktoś, odważny samorządowiec mógłby się pokusić o to, żeby przenieść tą inwestycję na następny rok, żeby tą drogę budować na przykład w temperaturach odpowiadających tej technologii, no ale niestety będzie to niezgodne z prawem. I takich konfliktów mamy więcej. I teraz moim zdaniem powinniśmy po pierwsze poważnie się zastanowić nad przyszłym kierunkiem rozwoju samorządu, zaangażować w to ośrodki naukowe, bo my wbrew pozorom, proszę Państwa, jako kraj mamy niewielu naukowców zajmujących się samorządem. Mamy dużo administratywistów, mamy dużo politologów i tak dalej, ale samorządem jako jednostką interdyscyplinarną to niestety niewielu u nas się w Polsce zajmuje. Mamy mało takich ośrodków w ogóle naukowych. Ale proszę Państwa, my powinniśmy dyskutować i przygotowywać takie zmiany w oczekiwaniu na to okienko historii. Jak wiemy, że najistotniejsze zmiany są dokonywane w bardzo krótkim okresie. Jeżeli ich nie ma przygotowanych, to nie ma szans na to, żeby one były wdrożone. Więc ja jestem zwolennikiem właśnie takiej refleksji nad samorządem, nad pytaniem, czy powinny te prace pójść w kierunku zwiększenia swobody organizacyjnej samorządu, czy raczej w kierunku funkcji wykonawczej administracji rządowej. Jestem zwolennikiem tego pierwszego. No i ostatnia rzecz, bardzo często reformy samorządowe sprowadzane są do reform zmian struktury terytorialnej. To nie tylko u nas w Polsce, to jak ktoś mówi o reformie samorządów, to od razu odbiorcy myślą, aha, to będą tworzyć albo to będą likwidować, częściej likwidować. No. I chciałbym, żeby jeżeli dojdzie też w Polsce do takich pomysłów, żeby właśnie je oprzeć na doświadczeniach światowych i na nauce. Pewnie będzie więcej w panelu tym ostatnim, w dniu jutrzejszym o tym. Ja tylko chciałem zasygnalizować jedną rzecz. Mamy do czynienia z taką ludową hipotezą, tak to Amerykanie nazwali, że to jest folk hypothesis, że większy jest lepszy. I w ramach tej hipotezy bardzo wiele krajów, bo to jest faktycznie trend ogólnoświatowy, dokonało konsolidacji, zwłaszcza tych podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin. Niektórzy, tak jak Brytyjczycy, doszli bardzo daleko, tam średnia gmina już w tej chwili ma 140 tysięcy mieszkańców. A
Ten trend dotyczy wszystkich krajów, niezależnie od tego, jakiej wielkości są te jednostki, czy duże, czy mało. Wszyscy chcą konsolidować. Zainteresowałem się od wielu lat tym tematem i badam literaturę światową dotyczącą efektów tych reform, czyli badań ex post, tak, czyli badań po wdrożeniu tych reform. I proszę Państwa, wiecie, że nie ma żadnych dowodów na to, że na przykład te większe jednostki są tańsze w funkcjonowaniu? I to niezależnie, czy to mówimy o badaniach amerykańskich, oni są w tym najlepsi, czy badaniach europejskich, czy badaniach japońskich, czy koreańskich. Jeżeli chodzi, bo to jest głównym motywem konsolidacji, tańsze funkcjonowanie większych jednostek, jakoś to się później tam nie sprawdza. Inne rzeczy są tutaj bardziej decydujące i oczywiście porządkowanie struktury i tak dalej jest pewną wartością dodaną, ale nie motywujmy takich reform właśnie tym, że będzie ten szczebel samorządu jeden czy drugi funkcjonował taniej. Dziękuję. Ja to może do pana prezydenta Lubina, nie Lubina, przepraszam, tylko Bolesławca, chciałem pana Piotra Romana pytanie. Wiele rzeczy dobrych wydarzyło się jednak w samorządach przez te ostatnie 25 lat, choćby patrząc na zaufanie opinii publicznej do władzy samorządowej, a do władzy centralnej, to jak funkcjonują nasze urzędy, jaka jest komunikacja między obywatelami. Dużo pracy zostało wykonane, też i jednak jakaś ta struktura dobrze gdzieś funkcjonuje. I gdyby pan mógł, patrząc na swoje miasto, na Dolny Śląsk, jak co spowodowało, że te pozytywne rzeczy, można by je, mógł pan je również nazwać, udało się osiągnąć, na jakich rzeczach budować, bo tutaj wskazaliśmy wiele błędów i mankamentów tego systemu albo tych niebezpieczeństw, które są przed nami, ale jakie najważniejsze rzeczy spowodowały, że jednak te większości, coraz większej liczbie miast, te samorządy cieszą się uznaniem, no poza oczywiście wójtem u Czarka. No tak, ale wójta zawsze można zmienić. Ja reprezentuję miasto 40-tysięczne, więc dwa razy mniejsze od Lubina. Miasto, które w ciągu ostatnich 10 lat, 10 lat temu miało 24% bezrobocia, dzisiaj mamy 4% bezrobocia i dzisiaj nie ma ludzi do pracy, mimo tego, że pojawił się w tej chwili nowy inwestor, inwestycja warta 100 milionów złotych i tak naprawdę to ja wiem, że ci ludzie, którzy będą pracować w firmie w Bolesławcu, będą albo pochodzić z okolicznych miast, które takiego boomu nie przeżyły, albo będą pochodzić z Ukrainy i Białorusi, a jeżeli stamtąd ich nie ściągniemy, to wówczas możemy liczyć tylko na imigrantów z tych krajów, z którymi borykają się państwa Europy Zachodniej. Miasto Bolesławiec przeżyło rzeczywiście boom inwestycyjny, ale ja mogę powiedzieć, że w ostatnich przynajmniej latach decyzje o lokalizacji właśnie w tym miejscu, a nie innym, nie wynikały tylko z dobrej lokalizacji, dostępności komunikacyjnej, wybudowania autostrady, ale z tego, co najczęściej jest krytykowane w wielu mediach, a mowa jest tutaj o tej tak zwanej nadbudowie, czyli o tych elementach, które podwyższają jakość życia. Ja nigdy nie zapomnę spotkania z dyrektorem reprezentującym dużą firmę, firmę Guardian, która ma siedzibę w Detroit, który jeździł po Europie szukając miejsca na lokalizację inwestycji centrum logistycznego wartego 100 milionów złotych, który tak naprawdę w rozmowie ze mną nie był zainteresowany jakością działek, przygotowaniem infrastrukturalnym. On mówi: panie prezydencie, to jest wszędzie. Mnie interesuje to, czy tu ludzie będą chcieli żyć, czy tu ludzie będą chcieli mieszkać. My wtedy prowadziliśmy taką akcję Przeprowadź się do Bolesławca. Szereg elementów związanych właśnie z konkurencyjnością życia w Bolesławcu niż gdzie indziej, włącznie z tym, że nawet bardzo uważnie przyglądając się przypadkowi Lubina, jeśli chodzi o wyzerowanie podatku od nieruchomości, od mieszkań, wprowadziliśmy zero podatku. I to wszystko ostatecznie zdecydowało, bo tak naprawdę to ten menedżer podejmujący decyzję wziął od nas jedną rzecz, ogłoszenie właśnie w jednym z tygodników ogólnopolskich z tą akcją Przeprowadź się do Bolesławca.
Także często jest tak, że jakby dużą rolę odgrywa jakaś niezależność myślenia samorządowców. Siłą samorządu jest jego różnorodność. Mówił pan o Teksasie. Ja miałem okazję analizować w 8 stanach amerykańskich na zaproszenie Departamentu Stanu kwestie właśnie funkcjonowania samorządu. Jak przyjechałem do Polski, no to oczywiście wszyscy moi koledzy mówią, no to jaki ten samorząd jest? Ja mówię, właściwie to ja nie wiem, różny. Różny jest, on jest różny, tak? W zależności od stanu, w zależności od koncepcji, w zależności od historii i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że siłą samorządu i to siłą tego państwa naszego, bo też chcę powiedzieć, że w ostatnich miesiącu miałem możliwość rozmawiania z wieloma samorządowcami z różnych krajów, ze Szwajcarii, Francji, Niemiec. Tak szczerze mówiąc, to tak doszedłem do wniosku, że my to za bardzo narzekamy, bo to wcale nie jest tak źle. Słuchajcie, co się dzisiaj we Francji dzieje? 3 dni temu wróciłem z Francji, kolejki samochodów po benzynę, bo można tylko kupić za 20 czy tam 30 euro. Paryż przypomina odblężoną twierdzę, w zasadzie to jest tylko moment i tam stan wyjątkowy się chyba pojawi. Moje miasto partnerskie Siegburg, 40 tysięcy mieszkańców, bardzo bogate, północna Adrenia, Westfalia, właśnie dostało prezent w postaci 800 imigrantów i oni oczywiście mówią, że tu nie ma żadnych problemów, ale sądzę, że tu dużo poprawności politycznej jest. Mamy z drugiej strony Ukrainę, też byliśmy całkiem niedawno, no to chyba nie trzeba opowiadać o tych wrażeniach, a tak naprawdę to wiele elementów przypominało nam Polskę sprzed lat 20, może 30, które i sposób myślenia, i stan infrastruktury, i różne inne rzeczy. Więc jak mówimy o tych przypadkach słabego wykorzystania środków Unii Europejskiej, to też się trochę samobiczujemy tak naprawdę, bo jeżeli popatrzymy na wszystkie inne państwa, to takie same przypadki są, to jest kwestia skali, tak? Jeżeli jest ogromna pomoc, to się zdarzają złe decyzje. Oczywiście nam bardzo zależy na tym, żeby było ich jak najmniej, żeby nie było tych szkoleń, ale z drugiej strony to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pewne rzeczy są nam narzucone, bądź też my mówimy, nasi urzędnicy mówią, że są narzucone, bo to są dwa różne rozwiązania, czy dwie różne przyczyny tego, że mamy do czynienia, chociażby mówię, pokazuje się najfajniej, to się pokazuje na przykład jakiś aquapark w jakimś mieście, no i ten aquapark to przynosi stratę, tak? No samorząd jest od tego, żeby ten aquapark rzeczywiście do niego czasami dołożyć, a nie pokazuje się na przykład tysięcy startupów, które dzisiaj nie funkcjonują, czy stron internetowych. Ostatnio w raporcie rządowym była mowa o dofinansowaniu portalu, który zajmował się pokazywaniem horoskopów dla psów, tak? Ten portal, żeby mało tego, że dofinansowano tak bzdurną rzecz, to on dzisiaj nie istnieje. A więc to nie jest przypadek tego, że w samorządzie są zmarnowane pieniądze, ale generalnie mamy pewien poziom. Nie sądzę, żeby on był większy od Czechów czy Węgrów. Oczywiście proporcjonalnie do wielkości tej pomocy. Rzeczywiście zgadzam się tutaj z panem, że ta nowa perspektywa wzbudza ogromne obawy. Już nie z tego punktu, że tam jakieś szkolenia, bo rzeczywiście łapanki na dworcach autobusowych to była rzecz bardzo powszechna, żeby tam wysiadających z autobusu proszono, żeby tutaj podpisali listę, że uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wysiadania z autobusu. Ale chodzi mi o to, że ja widzę, my zrealizowaliśmy ogromne projekty w Bolesławcu. Pierwszy projekt był większy niż roczny budżet naszego miasta. On dotyczył wówczas infrastruktury, kanalizacji, czyli przygotowania terenów pod inwestycje. I to można było zrobić. To były jeszcze fundusze przedakcesyjne. Później było już coraz trudniej, ale ta nowa perspektywa w niektórych momentach, to się zaczynamy zastanawiać, czy to warto. Bo często jest tak, że ja oczywiście teraz grubej przesady dokonam, ale żeby wymienić kilka klamek w drzwiach, to ja muszę zrobić 5 festynów i do tego jeszcze kupić 1 000 000 baloników. No to tak, to też chyba się nie opłaca. Więc ja zawsze powtarzam, że trzeba zakładać, że jeżeli musimy założyć, że nie ma tych pieniędzy, wyobrazić sobie sytuację, że nie ma tych pieniędzy, a coś jest bardzo konieczne. Jeżeli pojawią się pieniądze, to my wiemy, co chcemy, jesteśmy przygotowani do tego, żeby te pieniądze zagospodarować. I myślę, że większość samorządowców taka jest. Co jest jeszcze ważne, to że to jest kwestia pewnej stabilności, zarówno w wymiarze funkcjonowania władzy wykonawczej, tu można dyskutować, bo trzeba by przeprowadzić badania, co jest lepsze, tak? Ale z drugiej strony to jest kwestia pojęcia czasu. Jeżeli ja jadę do starosty Görlitz, tak, tu zaraz za granicą,
On mówi, wiesz, ja dzisiaj mam tylko 15 minut, przepraszam cię bardzo, ale jadę do jakiegoś miasteczka, my tam za 7 lat będziemy likwidować szkołę. Więc ja już muszę jechać, rozmawiać z rodzicami, przygotowywać decyzję, którą my tak naprawdę podejmiemy za 7 lat. I Niemcy mają takie przysłowie, że śnieg, który pada bardzo delikatnie, tak leciutko, to się najdłużej trzyma. I to jest kwestia taka, czy my czasami za bardzo nie chcemy tak natychmiast, od razu, być może, że należałoby wprowadzić ten przepis, o którym kiedyś była mowa, że różnego rodzaju reformy dotyczące samorządu podejmuje parlament jednej kadencji, a realizuje go parlament drugiej kadencji, bo może wówczas nie byłoby takich znaków zapytania, przepraszam pana wicepremiera, ale my nie wiemy, czy gimnazja będą zlikwidowane, czy nie, jakie będziemy mieli dochody z podatków. Decyzja o tym, że sześciolatki zostają w przedszkolach, może i dobra generalnie, bo dwójka moich wnucząt też została w przedszkolach, w przedszkolu, ale tak naprawdę to efekt tej decyzji, to komu tak naprawdę pomogliśmy? My pomogliśmy przede wszystkim przedszkolom prywatnym, które w wielu miejscowościach, w Lubinie chociażby, były w przededniu upadłości. Okazało się, że to, że przedszkola publiczne nie były w stanie wchłonąć tych trzylatków, które nie poszły do przedszkoli, bo zostały w nich sześciolatki, przedszkola niepubliczne znakomicie wykorzystały ten moment i dzięki Bogu, ja odetchnąłem, bo ja mam dużo przedszkoli niepublicznych, my pomagamy, zresztą finansujemy, jak wszystkie samorządy, przedszkola niepubliczne, tylko tak naprawdę nikt nie zdaje sobie czasami z konsekwencji decyzji, żeby zakończyć. Robert na początku, pan prezydent Lubina, mówił o decyzjach dobrych i złych. Często jest tak, że to, czy decyzja była dobra czy zła, to tak naprawdę okazuje się po paru latach. I ja nie wiem, Robert, czy likwidacja Straży Miejskiej, dzisiaj mówisz, że to jest decyzja dobra, ale to tak naprawdę okaże się za parę lat, ale my obaj wiemy, że najgorszą decyzją bywa, i to najczęściej tak bywa, to jest brak decyzji. My w samorządach musimy ciągle podejmować decyzje i zajmujemy się rzeczami realnymi, być może dlatego jesteśmy w tej dziedzinie trochę może odważniejsi, ale jednocześnie myślę, że z biegiem lat dociera do nas takie duże poczucie odpowiedzialności i pewnych jakby elementów, które wiążą się z tym, że tak naprawdę to my zostaniemy ocenieni, ale dopiero jak już tutaj nie będziemy, i często to jest ocena bardzo ostra. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan Roman zwrócił na bardzo chyba ważną kwestię pewnej ciągłości władzy samorządowej, która jest nieporównanie większa niż, już tam nie mówię, poszczególnych ministerstw, ale nawet władz centralnych. I to pytanie jest, na ile, bo jeżeli to jest ta największa zmienna, czyli władza centralna, na ile udało się państwu z tym żyć i opanować tą sytuację? Mówię dlatego, że także obserwuję to w poszczególnych ministerstwach na niższych szczeblach, gdzie zmieniają się politycy, ministrowie, ale ci urzędnicy jakoś nauczyli się okokaniać tych swoich ministrów, nowych przychodzą i starają się jakoś ich zmusić, żeby wdrożyć w swój tryb życia, a nie odwrotnie. Na ile samorządom się to udaje? Znaczy, ja bym powiedział tak, stałość i trwałość musi się mieszać ze zmianą, inaczej nie ma rozwoju, tak? Samorządowcy to jest ta grupa ludzi, którzy mają olbrzymie doświadczenia. Dzisiaj mówimy również o tym, jak je przenosić na decyzję parlamentu, czyli władzy państwowej, która mogłaby wspierać rozwój samorządów. To, co ja osobiście dostrzegam od ładnych paru lat w samorządzie, to stałość, ale dzisiaj bardziej przeze mnie rozumiana jako brak impulsów koniecznych, nowych impulsów rozwoju. Środki unijne już tylko w niektórych przypadkach takim impulsem być mogą. Tam, gdzie jest brak podstawowej infrastruktury, trzeba te elementy, te braki bezwzględnie uzupełniać, ale bez zmiany politycznej, właśnie nie w samorządach, tak, tylko w relacji samorząd-władza państwowa, władza państwowa-samorząd. Wszelkie debaty, wszelkie konwencje, konferencje niczego praktycznie rzecz biorąc nie zmienią. Mnie w działalności samorządowej od 20 lat jestem sekretarzem, 19 lat w dwóch gminach, dzisiaj od półtora roku w jednej gminie stosunkowo niewielkiej, która właśnie skorzystała z tych impulsów rozwoju związanych ze środkami unijnymi. Ale to, co widziałem przez 10 lat, zajmując się planowaniem rozwoju, przede wszystkim w oparciu o środki unijne, to zbudowanie czegoś, o czym mówił Robert, klientyzm polityczny, tak? Czyli w gruncie rzeczy to jest tak, jedni mają stosunkowo łatwy dostęp do tych pieniędzy, problem polega na tym, że czasami nie potrafią. Inni bardzo utrudniony,
ale rzeczywiście potrafią sobie z tą problematyką, potrafili sobie z tą problematyką poradzić. Ja pracowałem w gminie 8-tysięcznej, która przerobiła 140 milionów pieniędzy, z czego około 80 milionów pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej bądź innych krajowych źródeł i to zupełnie zmieniło obraz rzeczywistości. Od półtora roku pracuję w gminie Ścinawa, która no, mam wrażenie, tak, w jakiejś mierze współodpowiadając za wykorzystanie tych impulsów związanych z finansami zewnętrznymi, że nabiera rozpędu, tak. Nowy, młody burmistrz, zresztą obecny tutaj pan burmistrz Kosztyła, te impulsy zbudował, przekonał społeczność do tego, że trzeba zmiany. To była gmina, która przez wiele lat stała w miejscu. Ja powiem szczerze, tak, niezależnie od tego, jak bardzo kontrowersyjny to dla niektórych może być pogląd. Ja przyjeżdżając tutaj półtora roku temu z zewnątrz nie wyobrażałem sobie, że tak być może. Więc ten rozwój jest bardzo nierówny, ale jednocześnie właśnie w roku 2003, kiedy słuchałem niektórych samorządowców, jak podchodzili do tego, czym będą środki unijne, to dokładnie byłem przekonany, że taki skutek zostanie wywołany. A mianowicie będą gminy bardzo szybko się rozwijające i pozostanie pewna część, pewna grupa samorządów, być może to jest ta, o której mówił pan Cezary Kaźmierczak, które no, stoją w miejscu, stoją ciągle w tym samym miejscu, mimo oczekiwań społeczności. Więc dzisiaj bardziej zastanawiam się nie co należy zrobić, tak, w samorządzie, ile jak. I uważam, że przede wszystkim impuls polityczny może o tym zadecydować. Jeżeli ktoś tutaj mówił o takim oknie transferowym, tak, o czymś w rodzaju szansy, tego krótkiego okresu, w którym może nastąpić zmiana, to ja uważam, że to jest właśnie ten moment. Najbliższy rok, dwa. Bo mamy do czynienia z taką sytuacją. Tak? Jest siła polityczna rządząca krajem, która z pewnych względów chce zmiany w samorządzie terytorialnym. Tak? I tu nie ma się co oszukiwać. To są kwestie polityczne, które o tym, o chęci dokonania tej zmiany decydują. My samorządowcy potrzebujemy nowych impulsów. Wiemy, co trzeba zmienić, chociażby w zakresie różnego rodzaju ustaw. Ja za chwilę podam przykłady dwóch absurdów, z którymi się borykamy od wielu, wielu lat, o które kiedyś jeszcze samorządowcy pytali. Tak? Gdzieś były wystąpienia niektórych parlamentarzystów na forum parlamentu, były pytania, ministrowie odpowiadali i sprawy cały czas pozostawały w tym samym miejscu i są w tym samym miejscu do dnia dzisiejszego. Ale a więc mamy jakby presję z góry na zmianę, ale mamy też oczekiwanie od dołu, czyli właśnie w samorządach, tak? A w szczególności w tych samorządach, w których samorządowcy nie zastanawiają się nad tym, która rola jest ważniejsza, lidera lokalnego partii politycznej, tak? Czy lidera lokalnego społeczności. No i tutaj rzeczywiście przez ostatnie lata ukształtował się taki oto kontredans, tak? Samorządy gminne, gdzie od 2002 roku w wyniku wyborów bezpośrednich budowana była pozycja liderów, takich autentycznych liderów, ludzi, którzy opierali swoje liderowanie na autorytecie. No a od roku 2006 skutecznie z tym liderowaniem w gminach zaczęły walczyć powiaty, w których osadziły się partie polityczne. Trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. I dzisiaj jeżeli cokolwiek ma się zmienić, to ten impuls z zewnątrz natrafiający na potrzebę od góry, impuls z dołu natrafiający na potrzebę od góry może zaowocować dość szybką zmianą i wykorzystaniem tego krótkiego czasu. Krótko rzecz ujmując, ja powiem tak, ja już od lat nie uczestniczę w konwentach, konwencjach, konferencjach, bo z reguły na nich rozmawiało się tylko o problemach, tak? Po czym one kończyły się niczym. Być może ten konwent, również ze względu na inicjatora, jednego z liderów bezpartyjnych samorządowców, na pewno na Dolnym Śląsku, Roberta Raczyńskiego, ale i w skali kraju, przynajmniej tam, gdzie te ruchy zostały podjęte, być może warto by było, aby ten konwent zakończył się jakimś stanowiskiem, jakąś konkretną formułą, która zostanie przesłana, tak, do innych samorządowców, którzy powinni to brzemię odpowiedzialności za rozwój swoich wspólnot podjąć. Mówiłem, że powiem o absurdach, tak? No, dwa z brzegu, których ja do dnia dzisiejszego pojąć nie mogę, ale najbardziej nie mogę pojąć tego, że przez dwadzieścia kilka lat z tym uporać się nie możemy. Niedawno z Robertem podejmowaliśmy walkę z firmą Tauron, tak? Samorządy od lat są obarczone odpowiedzialnością za to, jak są oświetlone drogi, ulice, place publiczne, i od lat nie są właścicielem majątku, który temu służy. A monopolista, który przekształcił się w pięć spółek, które ogarnęły poszczególne regiony kraju, robi z tymi samorządami co chce. Czyli płacimy olbrzymie pieniądze
za ciągle z czasem dekapitalizującą się coraz bardziej infrastrukturę, świadczącą coraz gorsze usługi, płacimy coraz większe pieniądze. My podjęliśmy tutaj akurat walkę skuteczną. Wiemy, że może być różnie, bo na przykład na ścianie wschodniej PGE poszło na współpracę z samorządami i oddało ten majątek praktycznie rzecz biorąc. Ale firma Tauron, która, że tak powiem, dystrybuuje tutaj prąd i zarządza oświetleniem ulicznym, tego zrobić nie chce. Następny przykład. Ja pojąć nie mogę, jak to się dzieje, że w miastach, które mają 4999 mieszkańców zameldowanych, subwencja oświatowa może wynosić 1,4, tak, podstawowej wartości. Czyli w miastach do 5000 mieszkańców samorządowcy na jednego ucznia dostają 7500 zł. W miastach, które mają 5000 jednego mieszkańca, ta subwencja jest 1 i to jest 5400 zł. Nikt nie jest tego w stanie logicznie wytłumaczyć. Toczą się debaty, one w tej chwili przetaczają się przez kraj w 16 regionach. Pani minister Zalewska tą rozmowę podjęła, ale akurat nie słyszę o tym fundamentalnym elemencie rozwoju wsparcia oświaty, jakim jest poszukiwanie instrumentów, które będą wspierały finansowo tych, którzy są po prostu w niedoli. I ja bym spuentował tą swoją wypowiedź przynajmniej na tym etapie w ten sposób. Jeden z liderów, no, najważniejszej w tej chwili partii, bo partii rządzącej, mówił niedawno o 20 latach, tak? Nawiązując do 20 lat od uchwalenia konstytucji, retorycznie pytał, czy to niedobry czas na to, aby tą konstytucję zmieniać. Ja bym dzisiaj równie retorycznie, przynajmniej z mojego punktu widzenia retorycznie, postawił pytanie, czy 20 lat, które upłyną w 98 roku, tej zasadniczej reformy samorządowej, która wprowadziła powiaty, samorząd województwa, tak? Czy to nie jest dobry czas na to, aby dokonać fundamentalnej zmiany w samorządzie? Bo my wiemy, co działa źle. Możemy podpowiedzieć, możemy wskazać, ale też uważam i tutaj w pełni zgadzam się z panem premierem Gowinem. Samorząd, znaczy my albo będziemy od dołu budowali, tak jak budujemy z Robertem, z Piotrem Romanem, od lat bezpartyjnych samorządowców na gruncie Dolnego Śląska, no chcielibyśmy, aby to się działo w innych regionach. Ale moim zdaniem ten proces może przyspieszyć tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli będziemy mogli odwołać się do kogoś, kto te interesy i będzie reprezentował na gruncie dzisiaj działającego parlamentu. Musi być głowa, która podejmie to, co dla samorządowców jest ważne i będzie te sprawy niosła przez różne środowiska, przez parlament przede wszystkim, która będzie czuła tą potrzebę i będzie chciała tych samorządowców reprezentować. I wtedy rzeczywiście ta olbrzymia siła polityczna, ten potencjał, który tkwi w samorządowcach, może w bardzo szybkim tempie zmienić to, o co nam chodzi. Zmienić Polskę, zmienić realia polskiego samorządu, wzmocnić samorząd i wzmocnić fundamenty tego państwa, bo ja się w 100% zgadzam z tym, o czym mówił Robert Raczyński we wcześniejszej debacie. Nie ma silnego państwa bez silnego samorządu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie premierze, ale także panie ministrze, bo to także dotyczy pańskiego ministerstwa. Na ile jest ta wola polityczna, albo może inaczej, jak zbudować taką siłę polityczną, wolę w partiach, żeby zechciały odpartyjnić samorządy. Ostatnie 8 lat to był jednak system, bardzo takie systematyczne zwiększanie upartyjnienia struktur samorządowych i coraz niżej, aż do gmin. No i pytanie, czy politykom może zależeć na tym, a jeżeli tak, to co może to spowodować, żeby partie odpartyjnić, władze partii, nie odpolitycznić, tak, no bo tego się nie da i nawet nie ma takiego powodu, żeby odpolityczniać samorządy, tylko żeby zdjąć z nich to jarzmo wielkich partii. Liczyć na to, że partie będą gotowe odpartyjniać samorząd, to tak jakby liczyć, że wiatr będzie gotów przestać wiać, prawda? Do natury partii politycznych należy to, że starają się rozprzestrzeniać swoje wpływy, więc na to nie liczcie z naszej strony, natomiast można ograniczyć ten proces upartyjnienia wtedy, kiedy pojawi się ruch w drugim kierunku, to o czym przed chwilą mówił pan Stasiak, czyli jeżeli pojawi się inicjatywa przeniesienia interesów i punktu widzenia samorządowców
na szczebel ogólnopolski. Niewątpliwie zalążkiem takiej inicjatywy, czy może już nie zalążkiem, a całkiem dobrze uformowanym embrionem jest ruch bezpartyjnych samorządowców. Czy ten ruch, czy ta inicjatywa nie tylko ogarnie całą Polskę przy okazji wyborów samorządowych, ale następnie przeobrazi się też w pewną inicjatywę o charakterze politycznym. Ja nie mówię koniecznie partyjnym, bo to suwerenna decyzja tych, którzy będą tę inicjatywę tworzyć, ale w ogólnopolską inicjatywę polityczną to są pytania otwarte. Natomiast nie mam cienia złudzeń, że jeżeli samorządowcy nie skrzykną się i sami nie zorganizują się wokół swoich interesów i swoich ideałów, wokół pewnego modelu państwa, które jest państwem z jednej strony silnym, silnym w tym sensie, że działającym skutecznie, jak trzeba to działającym twardo, ale równocześnie jest to silne państwo ograniczone, czyli pozostawiające jak największą przestrzeń dla wolności jednostek, rodzin, organizacji pozarządowych i samorządów. Otóż jeżeli samorządowcy nie skrzykną się w walce o taki model państwa, o taką przebudowę Polski, o stworzenie silnego państwa ograniczonego, no to nie liczcie na partie polityczne. Ten problem samorządowcy rzeczywiście muszą wziąć na swoje barki. I jeszcze tylko taka glosa polemiczna, niech mi pan prezes Kazimierczak wybaczy. Najpierw powiem, Czarku, w czym się z tobą zgadzam? Otóż zgadzam się z tym, żeby nie fetyszyzować funduszy unijnych. Naprawdę czasami mam wrażenie, że gdybyśmy mogli oddać te fundusze wraz z dużą częścią bezsensownej biurokracji unijnej, to byśmy na tym dobrze wyszli. No problem polega na tym, że tę bezsensowną biurokrację, te bezsensowne, częściowo bezsensowne, oczywiście przepisy my będziemy mieli tak czy owak, prawda? No w związku z tym byłoby bezsensem rezygnować z pozytywnej strony naszej obecności w Unii, czyli między innymi z funduszy strukturalnych. Ale chyba nie jest tak źle, jeżeli chodzi o zainteresowanie ze strony przedsiębiorców wykorzystywaniem tych funduszy, chociaż na pewno to zainteresowanie jest zróżnicowane w zależności od branży, w zależności też od skali przedsiębiorstw. Ja mogę powiedzieć jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, czyli ktoś, kto odpowiada za wykorzystanie do roku 2020 ponad 40 miliardów złotych przeznaczonych na inwestycje w obszarze nowoczesnych technologii, w obszarze badań i rozwoju. No, chcę powiedzieć, że są takie branże przemysłu w Polsce, które są ogromnie zainteresowane wykorzystywaniem tych środków. To jest branża pojazdów elektrycznych, to jest branża biotechnologii, to jest bardzo prężnie rozwijająca się branża, jaką jest przemysł chemiczny. Ja mówię przez cały czas o sektorze prywatnym, nie mówię o tych dużych spółkach Skarbu Państwa. To jest wreszcie bardzo ciekawy i z dużymi perspektywami rozwojowymi sektor takich firm produkujących sprzęt wydobywczy, taki około górniczy, nie tylko w sensie górnictwa węglowego. Więc wydaje mi się, że co najmniej w szeregu nowoczesnych obszarów gospodarczych, nowoczesnych gałęzi gospodarczych, ten efekt synergii między osiągnięciami polskiej nauki, a planami i dokonaniami polskich przedsiębiorców ma szansę w ciągu najbliższych kilku lat zaistnieć. Dziękuję serdecznie. My jak w Warszawie robimy takie debaty, to zawsze mówimy, że jak starczy nam czasu, to poprosimy o pytania z sali, ale tak naprawdę w tyle głowy mamy, że takie mądre głowy przemawiają, że nigdy nie dajemy sali dojść do głosu. Ale ja niemniejszym mówię, że teraz bardzo chętnie będziemy Państwa zapraszali do głosu, a zanim oczywiście poproszę jeszcze Pana Prezydenta, nawiązując do tego, o czym mówił Pan Premier,
Jakie już z pańskiego doświadczenia rzeczy i argumenty rzeczywiście na polityków, czy to na posłów z pańskiego regionu, czy to już na polityków bezpośrednio w Warszawie, w konkretnych sprawach zwykle działają? Jak wywrzeć tą presję, choćby w małych sprawach? Jak można rzeczywiście działać? No, zorganizować się to oczywiście łatwo powiedzieć, ale jak udaje się przeforsować pewne rzeczy? Ja powiem tak, że to jest coraz gorzej, bym tak określił. To znaczy ja mam możliwość porównania roku 90, 89, 90, pierwszej kadencji formowania się demokracji, a i powiem szczerze, że wówczas poseł przychodził z notatnikiem i spisywał, co jest do załatwienia w Warszawie, przyjeżdżał i zdawał relację w sumie, w związku z czym to partnerstwo było niesamowicie budujące. I z roku na rok było coraz gorzej, bo on mówił, że on coraz mniej może, nie? W związku z czym nie to, że ta władza centralna była coraz mniej omnipotentna i była, nie była w stanie załatwić pewnych spraw, tylko po prostu on był odgradzany od możliwości wpływania na decyzje lokalne poprzez oddziaływanie na instytucje centralne, tak naprawdę. W związku z czym ta jego rola była coraz mniejsza lokalnie i w zasadzie się, bym powiedział, strasznie zminiaturalizowała, nie obrażając żadnego parlamentarzystę, także ani pana premiera, ani też pana posła Murska, ale w każdym razie porównując te 20 parę lat, tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście, używając brutalnego języka, jesteśmy tutaj w swoim gronie ludzi, którzy działają w świecie często choć brutalnym, bo polityka jest brutalna. Powiem tak, wyłącznie strach przed wyborami. To znaczy, im bliżej wyborów, tym więcej spraw idzie załatwić to, nie? W związku z czym najlepiej, jakby tak wybory były co roku. W związku z czym dałoby się bardzo dużo załatwić i by było bardziej otwarte. Oczywiście też jest negatywnie tych sytuacji z tymi częstszymi wyborami, bo wówczas by więcej rozdawano pieniędzy, no nie? W związku z czym też by było zagrożenie dla funkcjonowania państwa. Dziękuję bardzo. Tylko słowo dopowiem, jak mawiał klasyk, czyli Al Capone, więcej można zdziałać dobrym słowem i rewolwerem niż tylko samym dobrym słowem. Także wniosek z tego, żeby się jednak organizować. Ale może właśnie Czarek opowiesz trochę, bo jak wy funkcjonujecie, bo na co dzień no, duża część waszej pracy sprowadza się do działań lobbystycznych, może nie na rzecz samorządów, ale lokalnych przedsiębiorców, tak, którzy przyjeżdżają często do Warszawy dość bezradni, myśli członkowie, z bardzo absurdalnymi często historiami, wydawałoby się, ale są jakoś politycznie uwikłane i wielokrotnie z Czarkiem rozmawiałem i Czarek mówi, że no to musi się zastanowić, jakie tu jest polityczne tło, żeby to rozwikłać. Znaczy, no tutaj to jest tak, no jeżeli chodzi o tą polską politykę centralną, jakiej się tam przyglądam, że generalnie w mojej obserwacji to 80% posłów to im jest wszystko jedno. No tak to wygląda. Myślę, że tutaj mogłoby coś pomóc te JOW-y, które nie są idealnym rozwiązaniem, ale myślę, że są lepsze od tego, co jest teraz. Problem też leży, wydaje mi się, jeżeli chodzi o polityków takich, którzy przejmują tą władzę wykonawczą, bo ja widzę kolejną kadencję, że ci nowi, którzy przychodzą i naprawdę chcą, tak? Tylko po pewnym czasie widzę, że im się przestaje chcieć. I kiedyś najlepiej to chyba ilustruje taki rysunek Mleczki był. On był z lat 80. To stała taka drabina przy ścianie. Były tam szczeble i jeden w środku taki wielki szczebel był. Taki wielki, te inne takie malutkie. I pytanie brzmiało, jak usunąć średni szczebel, żeby drabina się nie rozwaliła, tak? I tu chyba jest trochę taki problem z rządami dyrektorów departamentów różnych. I to widać, to najbardziej było widać teraz w Ministerstwie Finansów, jak oni spacyfikowali tą nową ekipę. Po prostu 2 miesiące im zajęło i człowiek, z którym ja wcześniej rozmawiałem normalnie, zaczął do mnie przemawiać językiem kapicy, no. To są rzeczy niewiarygodne, ich powinni w ogóle gdzieś na jakieś uniwersytety zaangażować w charakterze wykładowców, żeby uczyli ludzi, jak przejmować władzę.
Naprawdę. W Polsce, w Ministerstwie Finansów przynajmniej, rządzą dyrektorzy departamentów. I to jest no cały szereg jakby dowodów na to. My nawet odpowiedzi na te pisma to już dostajemy takie same, tak? Czy ja nie wiem, oni to chyba kopiuj, wklej, tak? Mimo że jest nowa ekipa. I myślę, że żeby to w jakiś sposób zmienić, no to chyba potrzebna jest reforma taka na poziomie z jednej strony finansowania partii politycznych. Uważam, że bez tego się nic nie zmieni. Te finansowanie powinno być jakoś radykalnie ograniczone. Z całym szacunkiem dla PiS-u, ale jeżeli podatnik wydawał przez 8 lat rocznie, ile tam, 100 milionów czy ileś, łącznie wydał około 200 milionów czy ileś tam i przychodzi co do czego, nie ma żadnej ustawy gotowej, to są po prostu, na co te pieniądze szły? I poprzednio to samo było z Platformą, więc wydaje mi się, że to jest pierwsze jakieś uderzenie, które trzeba było zrobić. A drugie, no to chyba system polegający na JOW-ach. On ma oczywiście szereg różnych negatywnych też konsekwencji, ale no powoduje to, że wtedy może te proporcje by się odwróciły, no bo ten lokalny taki polityk, który idzie do polityki, no to on by bardziej zależał jednak od tych lokalnych wyborców, a nie od szefa partii, który albo go włoży na listę, albo nie. Można też by było ich testować, na przykład polecić komuś, nie wiem, z Platformy, żeby się na Podkarpaciu sprawdził albo coś tam. Więc no ta droga mogła być lepsza, mogłoby to wtedy spróbować odwrócić petycję, bo jak ja teraz patrzę na obecny rząd, to wydaje mi się, że tam jest około może 30-40% ministrów, którym się chce, a reszta to im się chce funkcjonować, tak, znaczy być. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że no, to nie jest tylko tak, że ten rząd tak wygląda, dlatego że mi się zdarza po każdych wyborach odwiedzać nowych wójtów i burmistrzów i zawsze im mówię jedno zdanie, to znaczy, że twoim największym wrogiem, że zna twojego największego wroga, nie? A on się rozgląda nerwowo, bo sądzi, że znam skład rady jego wiejskiej, gminnej, a ja jej nie znam. Ja mówię, słuchaj, twoim największym przeciwnikiem jest twój urzędnik tak naprawdę, dlatego że on ma wszystkie rozwiązania już przygotowane, które ty chcesz przedstawić i wdrożyć, nie? I często tak się dzieje niestety, że i to trzeba się uderzyć w pierś, że część wójtów po pół roku nie ma zdania swoich wyborców, tylko prezentuje interes urzędników tak naprawdę i ma zdanie urzędu. To znaczy to, co pan podkreśla, pan prezes, że to się zdarza tak, że po jakimś czasie te pisma w zasadzie można tylko odciąć na kółek czy podpis i one tak samo wędrują. To samo się dzieje niestety w gminach. Czyli w naszych samorządach, że wójtowie przyjmują stanowisko swoich urzędników bezkrytycznie, bo oni nad nim pracują, nie? Dzień w dzień, w związku z czym to nie chodzi o to, że to jest jakieś zło, zaraza, tylko to jest naturalna niestety przewaga każdego człowieka, nie? Uspokoić siebie. Ja tylko opowiem taką też anegdotę z jednym z ministerstw, żeśmy za poprzedniego rządu napisali jakiś tekst, no i tamto ministerstwo poprzednie skład chciało, żebyśmy ich przeprosili. Zmienił się minister, wiceministrowie, ja poszedłem na spotkanie i mówię, że to jest absurd, bo oczywiście my mamy rację. No tak, tak, minister mówi do mnie oczywiście, że to zamykamy tą sprawę. Mijają 3 tygodnie, że jest ugoda, ale musimy przeprosić. No więc ja dzwonię z powrotem do tego ministra, a mówi, ale wie pan, no nie da się, no bo prawo jest takie, przepisy są, no nie da się. Także bardzo proszę, panie premierze, jeszcze. Nie wiem, Czarek powiedział o tej dyktaturze dyrektorów departamentów. No więc niedawno Rzeczpospolita opublikowała taki ranking ministerstw pod kątem tego, w jakim stopniu dokonano wymiany dyrektorów, no i okazało się, że zdecydowanie procentowo w największym stopniu dyrektorzy zostali zmienieni w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, także Czarku melduje wykonanie zadania. Ale jeżeli ktoś z państwa ulega takiemu przeświadczeniu, że mamy apolityczną służbę cywilną, że trzeba stawiać na ciągłość, że nie można upolityczniać urzędów, to
to powiem Państwu o przypadku, który ostatnio spotkał pana premiera Morawieckiego i mnie. Otóż do nas obu Małopolska Izba Rzemiosła wysłała zaproszenia na swoją rocznicę. Zaproszenia zostały wysłane na adres, no jesteśmy wicepremierami, na adres KPRM-u, po czym zostały odesłane nadawcom i na kopercie adresowanej do premiera Morawieckiego jakiś urzędnik przybił pieczątkę nie dotyczy. Ale ja zostałem potraktowany dużo brutalniej, bo na mojej kopercie przybito pieczątkę nie pracuje. Dziękuję panu serdecznie, dziękuję państwu. No, jeden wniosek, że przede wszystkim musi najpierw się zmienić system polityczny, żeby zmienił się system polityczny, to powiem, że na funkcjach dyrektorów pewnie potrzebujemy więcej samorządowców. Możliwe, że musi to się zakończyć zmianą systemu wyborczego, ale jeden wniosek, który powiedział pan premier, chyba najważniejsze, że za samorządowców nikt tego nie zrobi. Jeżeli państwo się nie zorganizujecie, to politycy tym bardziej tego nie zrobią. Jedyne pocieszające jest to, co Czarek powiedział, że im się nie chce i duża szansa, że walka nie będzie aż taka trudna. Dziękuję państwu serdecznie i dziękuję panu.